Hej, cześć, siemano wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka i... Tak, powiem wam, że ostatni odcinek był troszkę, no, taki sobie, ale tak jak mówiłem, już wiem mniej więcej, gdzie są te zwłoki właśnie Hanka i Bobila. Znaczy, oj Boże, pomyliłem się, czekajcie, Angusa i Hanka właśnie. Hanka Mostowiak. Nie no, nie wierzę. W ogóle te imię przypomina właśnie trochę Hankę Mostowiak, ta co wpadła w kartony. A to nie było kartonów w Gothiku, to jakim cudem ona wpadła? Ale beka. Fajnie. No właśnie. Zadajcie sobie to pytanie sobie. Gothiku nie ma kartonów. No, z jakim cudem? Dobra, śmiechem, żartem tam idziemy robić. Znaczy, no, musimy skończyć tą misję w tym odcinku. Na pewno musimy. Bo ile można, kurczę, misję robić jako krótko, ile odcinków można robić, no. Tylko nie wiem, czy się pogubię znowu tutaj, ale spróbuję. No dobra, spróbuję zaraz jakoś. Jakoś spróbujemy sobie przejść to. Dobra. Tylko zaraz, żebym się nie pomylił, wiecie. O tu... a to chrząszcze, po co mnie te chrząszcze? No, wiesz, to piłę, to jest, no. No, dobrze wziąłeś, dobrze bezi, dobrze. Piła, właśnie. Ten film się przypomina trochę, co nie? Piła, gra też jest właśnie taka głupia, że... W ogóle, kurde, ta gra jest taka głupia, że w ogóle, na przykład, tam było właśnie, nie wiem, jakiś tam chyba mechanizm właśnie był... bo ten gościu właśnie na początku gry, co nie, bo ja gram ją trochę już, trzeba właśnie jakoś to zdjąć, co nie, tam trzeba jakoś tak myszko ruszać, dziwnie w ogóle, tak kurde głupio właśnie to zrobili w tej grze i można się tak powkurzać, że hej, no kurde, dlaczego, co ty robisz, bezi, kurde. Tutaj, tak? Są. A, dobra, okej, okay, fajnie. Chyba tutaj będą, co nie? Tak jest, dobra, są tutaj. O, leżą obok siebie nawet, wow. No fajnie. Angus i... Hanka. Znaczy Hank. Stara moneta, nic ciekawego. Niczego tu nie znajdę. No właśnie, dlaczego... Nie ma czego plądrować. What the fuck, nie mogę tej broni wziąć. Nie no, beka. Oj, proszę, bezi, nie spadaj, dobrze? Bo jeszcze dedniesz i co będzie? Snowboard, ej no. Dlaczego żeś do wody wpadł? Nie wolno tak, bezi, nie wolno. Powinien stać Malcolm. Chyba. Nie jestem pewny, kurczę. No tu jeszcze niebieski bez. Tu jeszcze coś. O, strzała? Gdzie ta strzała była? No, tu są strzały. Jeszcze coś tu mamy? Jakieś rzeczy czy coś takiego? Coś w deseń? Chyba nie. Czego nie ma tego właśnie Malcolma? Tego Malcolm. Jak to było w tym? Malcolm? Malcolm. Nie Malcolm, tylko Malcolm. No niestety, tak też błędy, tak jak mówiłem ostatnio też. O tym wyrazie się pomylili twórcy, no ale wiecie, powtórzę jeszcze raz to samo, błędy się zdarzają w każdej grze, bardzo dużo błędów jest w każdej grze, na pewno bardzo dużo jest błędów, oj bardzo, aż się w ogóle nie chce liczyć, wiecie, tego, tych błędów w ogóle, tych bugów i tak dalej, i tak dalej. Właśnie w Gothiku 2 jest denerwujące tak, że na przykład tu macie przy zapisie
kurczę, nie pamiętam już jak to się nazywało. Że się w ogóle nie da wczytać tego zapisu, co nie? Ponieważ to było, mi się tak wydaje, że to jest spowodowane tym, że najlepiej zapisywać na każdym slocie, wiecie? Ponieważ gra może się skrasować i w ogóle trzeba byłoby ją od nowa przechodzić. Ale na razie u mnie jeszcze takiego czegoś nie było. Może nie będzie, nie wiem, bo wiecie, jeszcze do końca gry mamy bardzo dużo. Bardzo. Bardzo dużo, oj, bardzo i to bardzo dużo. Czekajcie, gdzie mam iść w ogóle do... A, ty tam nic nie za bardzo nie nauczysz mnie, Jacku. Jack. Nie wiem, czy to muszę iść do tego. Do o Henry'ego? Nie. Okej, to ten też nie. Ale to powinno być jeszcze coś takiego, że powinien być... Chyba Malcolm jeszcze powinien tu stać. Jak mi się wydaje. Nie wiem, nie jestem pewny, kurczę, za bardzo. Wiecie? Za bardzo nie pamiętam już, kurczę. Ale to... Co? Jaki grok? Serio? Czekajcie. Grok prawdziwego marynarza. Mam 8. A, fajnie. A, to mogę sobie dokupić u tego, u Samuela, ta? Okej, okay, dobra, fajnie, że można coś takiego, że na przykład blisko na można, nie. Wiecie, pójść. Jest niedaleko ten... Nikt nie chce o tym słyszeć. Skip, dobra. O właśnie. Jeśli chodzi tak, znalazłem ich. Nie żyją. A więc jednak, biedni dranie. Ale nie liczyłem na nic innego. Powinieneś zanieść te smutne wieści Billowi, jeśli dotąd tego nie zrobiłeś. Ale nie wal prosto z mostu. Bill jest jeszcze młody. No okej, okay, dobra. Kurczę, nie mogę się doczekać, jeszcze pójść do Corinne, wiecie. Gdzie jest ten Bill? To tylko plotki. Tutaj, hej, dobra, mamy go. Robiłbym to inaczej. Znalazłem twoich... No i? Gdzie są? Nie żyją. No to sprawka tych cholernych bandytów. Być może. Przeklęte łotry. Niech ich piekło pochłonie. Dużo bym dał, żeby dowiedzieć się... Mi się wydaje, że... nie na 100%, tak mniej więcej na połowę. Mi się wydaje, że to jest wina Kruka. Wina Kruka, bardzo... Na pewno wina Kruka. Bardzo, bardzo jego wina. Tak jest. W ogóle, kurde... Ten Kruk, on był wkurzający już jak widzieliście w jedynce, wiecie? W ogóle on był taki wnerwiający, taki typek, kurde. Ja bym mu po prostu dał mu w mordę, wiecie? Kurde, taką sztukę bym mu dał, że by się uspokoił. Morgan. Co? Co mam u Morgana w ogóle zrobić? A. Jeśli nawet mi pewnie dorwali, a ten drań Angus miał przy sobie mój pierścień. No dobra, to był już jego pierścień. Uczciwie wygrał go w kości. Ale ja pewnie bym się odegrał. A tak... Znalazłem ich. I co, mam ci płacić za... Nie żyją. A pierścień? Co z nim? Mam. Oto on. Tak. To on! Jesteś na... Weź tę kamienną tabliczkę. Może wygląda niepozornie, ale Garrett da ci za nią niezłą sumkę. Wow! Fajnie! Idź spać. W takim razie... Tylko kurde śpi, ja nie mogę. Nie no, beka po prostu z tych ludzi jest. Czekajcie, dlaczego nie mam... what the fuck? Grok. A do czego nie... A, opuszczony skip. A, dobra, okej, okay, fajnie. Samuel, jesteś? Samuelu, jesteś, dobra. Ten grok mam kupić. Przyszedłem... Czy... Przyszedłem... Mam nadzieję... Czekajcie, chcę czegoś... Chcę... Co podać? Nie, nie chcę szybkiego śledzia, tylko...
O właśnie. Co może? Mam trzy. Co ja będę, kurde? A to muszę kupić, właśnie, nie. Ile mam już tego groku? Znaczy grogu. 25, dobra, okej, fajnie. 5 sobie zostawimy. Ale tu z drugiej strony, po co mi ten grog? On i tak jest niepotrzebny do niczego. Sobie go sprzedamy kiedyś może. O właśnie, jeszcze jedno sobie zerknę. Czy nam się już nabrało tych dużo broni? Jak tak, to sobie posprzedajemy, ale widzę, że na razie jest tak sobie. Na razie, no, minimum mamy tych broni, ale spokojnie, posprzedamy sobie je. Nie, za to można dostać kasę też. A jeszcze jedno sobie zerknę, czekajcie. Mi chodzi o... Tak, naprawdę. O skóry właśnie jeszcze, mamy tak. Mamy dwie skóry wilka. To trochę lipnie. Nie mówię ci przecież nic nowego. Kurczę. Stuwa. Nie, 50 sztuk złota dostałem. Fajnie. Kurde, szkoda, że mam... Nie mów, że o tym nie wiesz. Troszkę mało kasy mam. Znaczy mało... Znaczy mam kasy też mało, ale skór mam też mało, kurczę. W sprawie było wiadomo od dawna. Oto twoje 20 flaszek. Niech mnie kule biją! Tak za darmo? Niech kule biją. No cóż. Dobrze, zapłacę ci. Masz może coś bardziej interesującego niż złoto? Pomyślmy! Wygrałem go wiele lat temu w kości, w jednej z sportowych tavern! Człowiek, który go przegrał, zapewniał, że pierścień jest magiczny. Ale nigdy nie miałem okazji sprawdzić, czy to prawda. Chcesz Naprawdę w to wierzysz? Nie miło mi kasy da. On nawet nie wie, jak się trzyma miecz. Wezmę Nie ma sprawy! No pięknie. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Kasa będzie lepiej. Lepsze. I tak liczy się tylko siła. I lepsze rozwiązanie w ogóle. Gdzie jest ten Gareth? Gareth. Się z tobą zgadzam. To był ten gościu, tak? Tak, dobra, mamy go. Kogo? Nazywam się Mam tu wszystko! Jeśli... Czego ja nie gadałem? Nie wiadomo, komu można ufać. Nim jeszcze. Pokaż mi... To rzeczywiście prawda. Dobra, co ty tu masz jeszcze tak do sprzedania? Nic On nie masz. Nie wie, jak się trzyma miecz. Nie wie, jak się trzyma miecz. To było oczywiste od dawna. Nie mów, że o tym nie wiesz. Nie wiem, nie. Oj, nie, to broń. To dobra, ale ona i tak mi niepotrzebna jest za bardzo. Albo sobie teraz sprzedamy te bronie. Mamy tu dwie kusze aż. Ile łuków? Łocie, panie. Czekajcie, on jeszcze nawet sobie... nie wie, jak się trzyma miecz. Na razie tych chyba... Zrobiłbym to inaczej. Tablic kamiennych nie będziemy sprzedawać, ponieważ one mogą I być tak, przydatne się dlatego. Tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. On nawet dla naszego nie wie, jak maga. Się trzyma miecz. To naprawdę nie mój i problem. Tak, czekajcie. Jeszcze jedno. Nie mówię przecież dobra, niczego nowego. Mamy jeszcze tak zadanie takie i takie. No dobra, okej. Dobra, zaraz. Zajmijmy się naprawdę jeszcze... nie mój problem. Nie wiem, jakie jeszcze zadania są, kurczę, tak mniej więcej. Czekajcie, napój dla Brandona. A, to już jest zrobione, dobra, fajnie. Dobra, okej. Dobra, okej. Czekajcie, ile on popsuł tych zadań? 4 tylko? Wow. To i tak dobrze, powiem wam szczerze. Bo miałem jeszcze więcej chyba kiedyś popsuł tych zadań. To ale już nie pamiętam już, tak powiem wam szczerze. Francis. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Muszę się dostać do chaty Grega. Nie ma mowy! Grega nie ma, a ja zamknąłem drzwi, żeby nikt nie wpadł na pomysł zabrania sobie czegoś. Więc lepiej spływaj, albo porachuję ci kości! Sam by na to nie wpadł. Co? Słyszałem coś innego. Aha. Inaczej bym się do tego zabrał. Aha, coś Samuel o tym wie. A, prawda, bo tam była jeszcze jakaś opcja. Porozmawiania z nim na ten temat właśnie. A ja nie porozmawiałem, kurczę. Mój błąd. Za szybko poszedłem. Ale dobra, zaraz pójdziemy do niego. Dobra, mamy już go, fajnie. Właśnie.
chciałbym pogadać z tobą o Francisie. Nie chcę słyszeć. Cały dzień tylko grzeje tyłek na ławie i my... Nie mam pojęcia, co za demon opętał kapitana, że wpadł na taki pomysł. Czego chcesz od tego ważniaka? Przepraszam. Jeszcze raz za to, ale wiecie, choroba nie odpuszcza jeszcze na dawkę. Muszę się dostać. Naprawdę? Potrzebuje pan... Francis nigdy nie pozwoli ci tam... Chyba... Tak? Masz coś, na czym mu bardzo zależy. Wiem, że Francis ukrył coś w opuszczonej kopalni w kanionie. Kiedyś staliśmy razem na straży. On jak zwykle zasnął. Przez sen zaczął coś mamrotać. Nie wiem, co tam schował, ale to musiało być dla niego bardzo ważne. Może zdołasz to wykorzystać. Kiedy kapitan wróci i zobaczy, że z chaty coś zniknęło, Francis wpadnie w poważne tarapaty. Co? What? Co jest? Dlaczego nie mogę? What the fuck? Czekajcie, bo tu pomyliłem coś jeszcze chyba. A, dobra. Okej. Chcę dołączyć do nas? Moich i nawet palcem nie kiwną, póki kap... A jeśli chcesz pokazać, na co cię stać? Pełno tam róż... Jeśli się tego pozbędziesz. No, witam w mojej ekipie. dobra. No dobra, okej, tylko chwila. No dobra, okej, tylko chwila. Dobra, okej, czekajcie, czekajcie, sobie tu popatrzymy jeszcze, czy to jakieś stworzenia. Jaszczur. Czekajcie, bo to blisko jest, to nie? Wow, panie, kurde, cię, to przeproszenie nie powaliło z tymi jaszczurami. Kurde. Boję się. No chodź tu, ziomuś. Poszedł atakować go. Nie, tyle w Morgana. Na ten temat. Nie w Morgana, kurde, nie, tylko nie w niego. Nie. Dobra. Nie ma żadnych takich roślinek. O, mana. Kurde, co to jest? Ludzie. Serio? O, czekajcie. Mogę coś od niego wziąć? O, skóra do pielca. Serio? Ale fajnie. No, teraz to będę mógł brać, kurde, wszystkie skóry. No, elegancko. Elegancja Francja, fajnie. Padaj, no, padłeś, kurde. Po pielcu ty jeden. Dobra, dalej coś tam mamy? Topielec. O, no fajnie. Ha, ha, ha. Fajnie, topielce. Wow. Leci za mną? Nie chyba. Kurde, na razie... Mamy poziom 11 dopiero. Ojej. Czekajcie, sobie pójdę jeszcze sam tutaj zobaczyć, czy to tam jakieś potworki. Z ciekawości, czy są, czy nie ma. I co? Zobaczymy zaraz, co jeszcze będziemy co zrobimy jeszcze tutaj, w tym odcinku. Co tam dalej jest? Nie wiem właśnie, nie jestem pewny jeszcze. Ale chyba nic nie ma. A, to takie, a, dobra, okej. A, to chyba tylko tyle będzie, co nie? No dobra.
No dobra, fajnie. Myślisz, że ja mam lepiej? Bill i tak dalej, to nie, niepotrzebne mnie to za bardzo. No dobra, okej. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Dobra, nie wiem, na razie sobie tego nie... Na razie tego nie będę robił, wiecie? Podobno to są pielce, tylko właśnie nie wiem, czy to chodzi, że to pielce są tam dalej. Słyszałem coś innego. Chyba też o to mi, też o to chyba mu chodzi, żeby ich zabić. Ale nie jestem pewny, wiecie, na 100%. Nie wiem, sobie zabijemy je w kolej, no że, nie wiem, zobaczymy jeszcze kiedy. Ale... Naprawdę w to wierzysz? Skąd bierzesz swoje towary? Skip przynosi je z Korini. Do niedawna sprzedawał, ale od czasu, gdy toczymy z nimi wojnę... Aha! Co wiesz na temat bandytów? Najlepiej zapytaj o to Skipa. Często się z nimi kontaktował, więc powinien sporo wiedzieć o tych draniach. Greg rozkazał ostro reagować na pojawienie się... Aha! Posłuchał niewłaściwie. A ten wasz kapitan, jaki on jest? Twarda z niego sztuka. I skąpy! Pozwala naszemu skarbnikowi Francisowi płacić nam tylko tyle, byśmy się nie zbuntowali. A kiedy któryś z nas zdobędzie coś naprawdę cennego, Greg przywłaszcza to sobie. Kiedyś zabrałem kompas z królewskiej fregaty, a Greg, rzecz jasna, odebrał mi go. Nech, pewnie go gdzieś zakopał. Nie wie, jak się trzyma mieć. Gdzie Greg mógł zakopać kompas? Greg powiedział mi, że w ten kompas zaglądała sama śmierć, a potem mnie wyśmiał. Coś jeszcze? Wzdłuż południowego wybrzeża ciągnie się plaża, do której można się dostać wyłącznie drogą morską. Podobno często widywano na niej Grega. Może tam uda ci się coś znaleźć. Kiedyś sam się wybrałem w te rejony, ale za dużo tam potworów. No, jeśli chcesz mimo wszystko zaryzykować, no nie zapomnij wziąć kilofa. O tym nie mówił. Nie mów, że o tym nie wiesz. Dobra, ale co my tu jeszcze mamy? Aha. Co możesz... Greg mianował go zastępcą na czas swojej... Niestety, Francis w ogóle nie potrafi nawet ściągnąć Morgana z łóżka. Tylko Henry i jego chłopaki. Reszta obija się. Mam nadzieję, że Greg i porozstawia towarzyszy. No. Jakieś... Od kiedy Greg znikł... Pokaż mi... Całkowicie się z tobą zgadzam. Ale ty masz kurde dobre bronie. Ja nie mogę. Kurde. Nic mnie już nie dziwi. Nieźle. No widzisz, już mi co? Lepiej. Co? Strzały? Ode mnie nikt się niczego nie dowie. A to tylko gadanie. Dobra, idziemy. Czekajcie, nie mów, tylko że nie wiem o tym właśnie, nie czy wiesz. Trzeba iść. Przypadkiem do... Nie wie, komu wierzyć. Czekajcie, żebym się nie pomylił. To chyba tam mi się wydaje, na tą nie wysepkę. Mów, nie wiesz. Chyba tak. Albo... No zaraz zobaczymy tutaj w ciekawości. To chyba nie tutaj będzie, tak mi się wydaje. No nie. Czy tutaj? Tutaj! Otyp się! Otyp się! Idziesz za mną, czy nie idziesz, ziomuś? Idzie! Idzie, kurde, wypierdzielaj! Daj mu się tym już! Wow! O, się przestraszyłem! Już po tobie, bydlaku! Jest! Udało się, fajnie. Dzięki, chłopcy. Zabili się tego topielca, fajnie. Bo topielce są bosse, nawet powiem wam. Ale na razie mi mało odjali, ale wiecie... Ja się troszkę cykam. Nie, dałbym radę, ale za bardzo mi się nie chce atakować ich, wiecie? Jakoś tak... Na razie mi się nie chce walczyć z nimi. Tymi topielcami. Nie wiem, które one mają w ogóle poziom. Musiałbym sobie zerknąć kiedyś. Ale nie w tej chwili jeszcze, nie. Co? Jak? Jeszcze dwa topielce są tutaj, what the fuck? Ale słabe to jest, kurde. Serio? Słabe są te topielce, jeju. Oj, dobra. Okej, fajnie. Myślisz? No idź, kurde.
jeżeli on sam... Jedna bestia mniej! Jedna bestia mniej! Wow, ale oni mają teksty na listy, no nieźle. Kurde, w Gothiku są słabe te pielce, powiem wam szczerze. Szkoda, że nie zrobili tak jak w Gothiku, wiecie, w trójce, że taka jest... Czekajcie, tu jakiś są skarb, czy mi się wydaje. Wow. Wow. No chodź tu, frajer. Serio? Wow, 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 spokojnie. To chyba nie jest tam, mi się wydaje. Wow, wow, serio? Wow, ja się boję. Nie! Nie idź za mną. Nie, proszę, nie. Nie, 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 nie dogonisz mnie. Tam. Nie wiem, czy on tam idzie. Idziesz czy nie idziesz, to pielcu. To co za frajer? Odłóż broń! Dobrze, spokojnie. Ziomy. A, odjąłem ci, ha, 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 ha. No, kurde, co ty robisz? Bezi, ja pierdzielę. Już padłeś? Jedna bestia mnie! Skąd oni się... What the fuck wzięli? Tak szybko, jak nie wiem co. Nie, no nieźle, kurde, szybko oni co powiem wam. Bez dwóch zdań. Czekajcie, tylko nie chcę teraz się pomylić, wiecie, bo tu tych wysepek jest do jasnej ciasnej dużo i nie wiem, która to... która, wiecie. Nie, serio, tych wysepek jest bardzo dużo, powiem wam. Nie wiem, czy tutaj, kurde. Nie, to chyba nie tutaj. To dalej. Tutaj też coś tutaj jest, ale to nie jest to. Nie wiem właśnie, gdzie ona jest, kurczę, tak mniej więcej. Nie chcę się pogubić, kurczę, znowu. W ogóle nie lubię w ogóle pływać w tej części, w ogóle w wodzie, w ogóle nie lubię. Ale to jest bez różnicy, powiem wam. W każdej części tak mi się wydaje. W trójce tak mało pływa. Najgłupsze to jest, kurczę, powiem wam, w trójce bieganie, wiecie? Bo tutaj się nie da, a w trójce da się właśnie. Może z drugiej strony... Ja to kiedyś chyba wam już mówiłem, co nie? Ale dobrze zrobili, powiem wam. Bardzo dobrze zrobili. Ponieważ... na przykład Beździ zdąży, wiecie, przed ucieknięciem na przykład jakiegoś potworka, wiecie, tak biegać się. Biegać. Kurczę, gdzie jest ta wysepka tak mniej więcej? Kurczę. Jeju, nie ma. Nie wiem, gdzie jest ta wysepka tak mniej więcej. Kurczę. Tam coś mamy, ale nie jestem pewny, czy to tam. A nie, tam są chmury jakieś takie, jakieś podziemne. Nie wiem, gdzie tu jest w ogóle tak mniej więcej. Czekajcie. To chyba tutaj. To jest jakaś jaskinia właśnie. Tak, to jest tutaj. Chyba tu, ale... Nie, z drugiej strony nie, to nie tutaj chyba. Nie wiem właśnie. Chwila, zaraz. To tu... Kurde, nie wiem, sam już nie wiem, gdzie to jest. Kurde, te pielce, serio. Oh my god. A
A, to jest ta jaskinia. Kurde, serio. Jezu. No fajnie. Czekajcie, tam jest jakaś wysepka? Czy coś? No nie ma. Dobra, odejdź, kurde, spierdzielaj stąd. Dobrze? Wypierdliczaj stąd, ciomuś. No chodź. O, leci, kurde, leci za mną. No chodź tu. Oj, nie w Morgana, kurde. Nie atakuj go, Bezie, nie, dobrze zrobiłeś. Dobra, idziemy dalej, tylko kurde, życia mi straciłem przez niego, no nie wierzę. Oh my god. Dobra. Kurde, już mi się odechciał, powiem wam trochę gadać, wiecie. Jakoś tak... Nie chcę się za bardzo gadać, wiecie. Ale jakoś jeszcze... Czekajcie, bo tu kurde żyłem. Jeszcze złotopielca! Nie, kurde, no nie. No szkurde. No. Słabi złotopielce. Nie wiem, czy dwóch biegnie. Dobra, jeden biegnie, fajnie. Co spierdzielę, ziomy? Ale słaby, kurde, serio? Połowę milionu niecało. No, nie więcej. Fajnie. Dobra, biegnie tu. Biegniesz, nie biegniesz, ziomuś? O, to przejeżdżę. Nie no. Kurde. Jezu, udało mi się. Jezu, ojo. Niczego tu nie znajdę. Serio mi tyle aż odjął? Kurde. Nie no, nie wierzę. Dobra, chleb. Dobra, pięknie, fajnie. Tego nie chcę nawet. Jabłka sobie zużyję, a co mi tam... co tu jeszcze mamy takiego, żeby zużyć? O, mleko. Nie, tego to za... No, to długo trwa. Tego nawet nie chcę... Znaczy woda, jeju. Się pomyliłem. Wina też nie chcę, po co mi to wino tutaj. Muszę się upiję i co będzie beził. Będzie chodził jak... No nalony, co będzie? Nie wiadomo, co będzie później. Cieniu stwór, to nie. Ale czekajcie. Czekajcie. Czekajcie, weź do morza i płyń. To nie tędy. Kurde. No tak, nie tędy chyba, mi się to wydaje droga. Zaraz sobie sprawdzę, bo za bardzo już, kurczę, nie pamiętam, wiecie? Nie pamiętam za bardzo, jak tej drogi do... do tej wysepki tej, wiecie? Właśnie nie wiem, czy to tutaj, czy nie tutaj, kurczę, nie wiem, zaraz sobie sprawdzimy, wiecie? Bo tam też nic nie widziałem, po pierwsze. Ale dobra, zaraz sobie sprawdzimy, spokojnie moi drodzy, spokojnie. Mamy tego bonsa, to tam za bardzo on mnie tam nie... Na razie nie interesuje. Ale
to też nie jest to chyba. Czy to... A, nie wiadomo. Jaszczur. Ognisty. Wow, wow, wow. No nie, biegnie za mną, serio. Kurde. Jeju. Dobra, o, tu przede mnie jaszczurze już dobrze. A może to tutaj gdzieś ta wysepka jest? Nie jestem pewny, kurczę. Nie pamiętam już tej wysepki za bardzo. Sobie popłyniemy troszkę tutaj, w tą stronę. To tu jest, powinno być drzewo jeszcze. Ha, a dalej to nie wiem, co tam ma być jeszcze. Aha, i dwa jaszczury jeszcze, no tak. Nie wiem, czy to tutaj, czy to nie tutaj. Zaraz zobaczymy, spokojnie. Bo na razie to ja nic nie widzę. No nic nie widzę za bardzo. What the fuck? What the fuck? Nie mów, że o tym nie wiesz. A człowiek nie wie, komu wierzyć. Aż brak mi słów. Nic mnie już wiecie? Nie dziwi. Brak mi słów już do tej gry. Od kiedy to są krokodyle? Czy co to było? What the fuck? Powiem wam szczerze. Pierwszy raz taki widziałem taki filmik. Serio. Od kiedy? Nie ogarniam. Nie ogarniam tej gry w ogóle. Wiecie? O, muszle znalazłem. Ha, fajnie. Nie ogarniam tego w ogóle. To mamy to pielce. To... Kurde, nie ma tego. Czekajcie, jeszcze raz próbujemy tam pójść. Bo nie wiem, kurde, czy to tutaj, czy to nie tutaj. Lera wie, wiecie. Ale... Jezu, ci za... Tu, no... Jak to się mówi, nie? Nieważne już, dobra. Czekajcie, jeszcze raz pójdziemy. Nie wiem, kurde, czy to tutaj. Nie wiem, czy to win... Nie wiem! Serio, pierwszy raz takie coś widziałem, wiecie? To takie coś krokodyle, czy coś takiego podobnego do tego czegoś, wiecie? Serio, pierwszy raz takie coś widziałem. Beka po prostu. Nie! Co ty robisz, bezi, kurde? Co ty robisz, mały? Oj, bezi. Nie wiem, czy tutaj w tą stronę się płynie, kurde. Nie wiem, nie ogarniam tej drogi w ogóle. Czekajcie, bo trochę zboczyłem z drogi, trochę, powiem. No nie wiem, czy to tutaj w ogóle to jest. Nie wiem, czy tam nie, nic nie widzę na razie. To lipa, to nie tu chyba jest. A zaraz zobaczymy, spokojnie, moi drodzy. Bo to ma być dwa jaszczury, tylko tyle wiem. I drzewo, o. Ale pierwszy raz jakieś coś widziałem, wiecie, te... Te krokodyle właśnie. Dziwne już było to. Mi się wydaje, że to tutaj ta droga będzie. No w ogóle ten... Ta wysepka. Tak mi się wydaje tutaj, ale... Nie wiem, nie jestem pewny, wiecie? W ogóle. Na 100%. I zaraz zobaczymy spokojnie. Bo to chyba też nie tutaj jest. Nie wiem, gdzie to... Nie pamiętam już, gdzie to było w ogóle było. Chyba tutaj, ale... Mówię, nie 100% nie jestem pewny. Kurczę. Zaraz zobaczymy spokojnie. Bo tu na razie nic nie widzę, kurczę. No nic nie widzę. A bo... Czekajcie. To sobie przypominam powoli już. Tak, to tutaj będzie. Tak, jednak... jednak już wiem chyba, nie wiem.
No 100% nie jestem pewny, kurczę. No nie. Złote krokodyle. Nie no. No i... No what the fuck, nie wiem, kurde. Gdzie ta w ogóle wysepka jest? What the fuck? Nie wiem, kurde. Dobra, nie wiem, powtórzę sobie to jeszcze raz w kolejnym odcinku, bo... Posłuchał niewłaściwie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to, kurde, coś źle jest, nie wiem. Czy to jakaś jest, jakiś błąd, czy to, że znowu coś takiego się robi. A, nie pogadałem z nim nawet. Dobra, później sobie, w kolejnym odcinku z nim sobie pogadamy jeszcze raz. Nie wiem, dlaczego znowu się pojawi ten filmik, nie wiem, nie ogarniam w ogóle tej gry. Nikt się niczego nie dowie. No dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Dziwi.